Witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku pojedziemy sobie do sąsiadującej gminy, czyli do gminy Rubawka, i zwiedzimy jej główne atrakcje. Odwiedzimy skocznię narciarską i może wyciąg. Jak widzicie, właśnie wjeżdżam do Lipienicy i czeka mnie najtrudniejszy etap trasy, które muszę pokonać na rowerze, aby dojechać do Rubawki. Tą drogą przez Lipienicę prowadzone są też wyścigi koralskie. Ostatni był tutaj wyścig międzynarodowy, który wyjechał z Czech, przekroczył granicę w Mieroszowie. Like we're up of a recipe, and we headed for trouble.
pobrać pienicy i został mi tylko zjazd do Lubawki. Jak widzicie, właśnie dojechałem pod wyciąg na wsiadki. Tak to wygląda. Za chwilę wejdę wyżej i pokażę wam zjazd, jaki poprowadzę na wyciąg. Tuż przed wyciągiem znajduje się parking, na którym możecie zostawić samochody i inne tego typu pojazdy przed wejściem. Tak wygląda wyciąg nadsiarski w Rubawce. Pomału zbliżamy się do skoczni. Za chwilę będziemy ją widzieć. Ostatni zakręt i dojeżdżamy do skoczni. Tak skocznia wygląda zawsze od odległości, a za chwilę spróbujemy podejść bliżej i zobaczycie, jak wygląda z bliższej perspektywy. Na tym ujęciu może się dostrzec rozbieg, a także miejsce dla trenerów, którzy startują zawodników, a także dla całych sztabów. Znajdujemy się pod samą skocznią, w miejscu, gdzie lądują zawodnicy i dojeżdżają do końca ze skoku. Tutaj jest koniec skoczni, ze skoku chciałem powiedzieć, i piękny widok na okoliczne rasy. Ostatnie zawody na tej skoczni odbyły się w 2010 roku. Po tym czasie na tej skoczni nie były rozgrywane żadne zawody, ponieważ skocznia nie nadawała się do użytku. Kilka lat temu skocznia przeszła modernizację i została ponownie otwarta. Na otwarciu tej skoczni miał zaszczyt gościć Wojciech Fortuna, który otworzył nam ten piękny obiekt. Za chwilę pokażę wam tablicę upamiętniającą otwarcie tej skoczni. Tak jak wspomniałem, w 2010 roku odbyły się ostatnie zawody i w czasie tych zawodów został ustanowiony rekord tej skoczni. Do dziś wynosi on 95 metrów i został uzyskany przez Jakuba Kota w 2010 roku. Tak wygląda tablica, na której są wypisane parametry techniczne skoczni i oczywiście rekord. Ja do miejscowości przyjechałem na rowerze, więc nie będę wchodził na samą górę tej skoczni, ale z boku skoczni są schody dla zawodników i postaram się wejść kawałek do góry nimi
i wam pokazać widok z tamtej perspektywy. Jak widzicie, na zeskok skoczni jest zakaz wejścia, który tutaj nie wisi, ale jest postawiony płotek, za który możemy się domyślić, że jest zakaz wejścia na zeskok. Ale my ten zeskok ominiemy i wejdziemy schodami, które znajdują się po prawej stronie, na które nie ma zakazu wejścia. Tak wygląda widok spod schodów dla zawodników. W tym miejscu są śrady butów, więc nie tylko ja tutaj wchodzę. Tutaj z boku jest wyrobiona ścieżka, którą możemy wejść, omijając zeskok i na niego nie wchodząc, żeby go nie niszczyć. No teraz wejdziemy kawałek po schodach do góry. Tak wyglądają schody. Powiem wam, że zawodnicy, którzy wchodzą po tych schodach lub wchodzili, muszą mieć dużo siły, ponieważ wejście po tych schodach wymaga dużo wysiłku. Jesteśmy na szczycie schodów. Tutaj przed państwa oczami ukazuje się rozbieg, na który już nie będę wchodził, ponieważ nie chcę ryzykować albo nabawić się jakiegoś urazu. A tutaj macie widok na zeskok. Możecie zobaczyć, jak on wygląda z tej perspektywy. I tam mamy stanowiska, tak jak mówiłem wcześniej, i piękny widok. Jak widać, ludzie nie potrafią uszanować tego miejsca i pozostawiają na skoczni i na zeskoku śmieci. Właśnie wracam do domu. I z tego to miejsca chciałbym wam podziękować za ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, to zachęcam do komentowania, do lajkowania, do kliknięcia przycisku subskrybuj, ponieważ w ten sposób będziecie na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejny odcinek. Możliwe, że będzie to już odcinek z wyjazdu do Zakopanego.